I serdecznie mam na imię Alice, jestem mam oprócz tego Leona, to prowadzę kanał na YouTube, głównie o macierzyństwie, ale też mam tego rodzaju filmiku, na przykład o loophole. A dzisiaj bym chciała Wam pokazać, co kupiłam, co nosiłam w pierwszym trymestrze. A więc tak, to samo wstępie chcę powiedzieć, że zatykają mi się uszy, to jest mój objaw ciążowy, jak mam zatkane uszy, mówię przez nos, więc nic na to nie poradzę, tak po prostu mam w ciąży. Koniec, kropka, musimy to przeżyć. W tym momencie jestem w czwartym miesiącu ciąży, skończyłam pierwszy trymestr, niektóre rzeczy już schowałam, ale co jeszcze mam, to Wam pokażę i pokażę, co nosiłam, co kupiłam. Część rzeczy mam też w praniu, chyba z dwie rzeczy, więc... Ale mniej więcej się zorientujecie, co i jak. Więc zacznę od rzeczy używanych i ich nie mam, chociaż nie mam sporo. A więc tak, pierwszą rzeczą to są te ogrodniczki, ja oczywiście dałam przybitki, ja je znalazłam na Vinted, to są jeansowe ogrodniczki firmy, nie pamiętam, one kosztowały 30-40 zł, o ile się nie mylę, i muszę Wam powiedzieć, że używane ogrodniczki ciążowe to jest ciężka sprawa. Można ich całkiem sporo znaleźć na Vinted, ale po pierwsze niekoniecznie mój rozmiar, po drugie, cena po prostu jest zabójcza. Nowe ogrodniczki jeansowe, takie wiecie, sexy, dopasowane i tak dalej, kosztują w H&M-ie 200 zł, a używane chodzą po 100 zł. 100 zł za używaną rzecz, którą nawet nie mogę obejrzeć, tylko jak coś, to będę musiała odsyłać i tak dalej. No nie, no nie, 40 zł, 50 zł może, razem z przesyłką, ale 100 zł to jest dla mnie zdecydowanie za dużo. Więc znalazłam za właśnie te 30-40 zł te ogrodniczki, które nie są sexy, nie są obcisłe, nie są dopasowane, ale muszę Wam powiedzieć, że są bardzo, bardzo wygodne. Ja głównie chodzę w nich po domu, po ogródku, ganiam za Leonem, grzebię w ziemi, więc one są po prostu bardzo, bardzo wygodne. Na górę daję różne rzeczy, na przykład tą bluzę. Mam też kilka innych bluzek, które Wam właśnie pokażę. I po prostu czuję się w nich swobodnie. Chciałam kupić te takie fajne, obcisłe ogrodniczki z H&M-u. Może mi się uda trafić za przystępną cenę. Chciałabym też na pewno sobie kupić materiałowe, najlepiej lniane ogrodniczki. I też takie same dla Leona. Nie takie same, to podobne, ale zobaczymy, czy się uda. To też nie są jakby priorytetowe wydatki. Kolejną rzeczą, którą udało mi się kupić używaną, to są te lniane spodnie. One są firmy White Stuff. Rozmiar 40. Mają z tyłu gumkę i one normalnie by były na mnie za duże. To są takie fajne, długie, lniane spodnie niebieskie z kieszonkami. Z tyłu akurat mają atrapę, ale też wiecie, coś ozdobnego na tyłku jest. Odkryłam, że te spodnie mają z tyłu kieszenie, tylko one po prostu są zaszyte. Więc wystarczy, że się odpruje i będą cztery kieszonki, a nie dwie. Jak powiedziałam, one normalnie byłyby dla mnie za duże, ale ze względu na to, że ja ogólnie całą ciążę i Leona, i aktualnie w tym momencie jestem szczupła, nie te jedyne, co to mi trochę rośnie brzuszek. Więc ta gumka i ten rozmiar jest właśnie idealny na ten rosnący brzuszek. I to nie są takie typowe spodnie ciążowe, że wiecie, gumki z przodu gdzieś tam na wysokości kieszeni, albo w ogóle takie wiecie, zakładane na brzuch, mało wygodne i bla bla bla. Tylko to są normalne spodnie, tak? Tylko dzięki właśnie temu, że to są trochę większy rozmiar niż normalne noże, plus ta gumka, to podejrzewam, że całą ciążę spokojnie w nich przychodzę. I jeszcze ich nie miałam na sobie. Ale wiem, że powoli już się zbliża ten czas, już powoli mi zaczyna ten brzuszek rosnąć, widać go w szczególności wieczorem, jak jeszcze dojdą zdjęcia, to już w ogóle, więc podejrzewam, że na dniach już zacznę w nich chodzić, brakuje mi tchu. Ile za nich dałam, nie powiem Wam, na pewno na Vinted, podejrzewam, że 40 zł to jest dużo, ale nie dużo, ponieważ ludzie potrafią wycenić swoje używane rzeczy naprawdę, jak wcześniej wspomniałam, za... I to takie, wiecie, rzeczy właśnie H&M, Zara, takie wiecie, zwykłe sieciówkowe rzeczy, nawet nie Levi's albo coś takiego, tylko
Nieważne. Kolejna rzecz, którą kupiłam za 50 zł, to jest taka bluzo-sukienka, właśnie Levi'sa. Czerwony to nie jest swój kolor, jest to blondynko o raczej zimnej karnacji. I ja się najlepiej czuję i uważam, że najlepiej wyglądam w pastelach, w szczególności w różu. Różu bardzo lubię. Ale przez to, że właśnie są te takie wstawki, dla mnie uważam kolorystycznie ok, dają radę i ja je noszę w tym momencie do leggingsów ciążowych i nieciążowych i się czuję w tej bluzie naprawdę ok i czuję się w niej ok chodząc po domu, czuję się w niej ok wychodząc do ludzi. Nie jest to do końca mój styl, bo to jest taki moim zdaniem typowo sportowy styl, ale jak na ciążę, pewnie też po ciąży, jak jeszcze będę miała taki wystający brzuszek, będzie fajnie i nadal się fajnie sprawdza. Kolejną rzeczą, którą kupiłam już w typowym lumpeksie, udało mi się wyrwać właśnie z bratową do lumpeksa. Pod pretekstem kupienia Leonowi ubranek, przy okazji sobie też sama coś kupiłam. To jest firma Mango Casual, rozmiar M. To kosztowało mi, o ile się nie mylę, 2 zł, 3 zł. Jest taka długa, czarna sukienka, lejąca, prążkowana, z guzikami od góry do dołu. Jest lekki rozporek z przodu, na dole z przodu. Lekki rękawek, to jest chyba 100% wiskowe, jeśli dobrze pamiętam. I mi się tą sukienkę naprawdę bardzo, bardzo fajnie nosi. 96% wiskoza, 4% elastan. I samą, i z jakąś narzutką, i z bluzką na wierzch. Jest naprawdę taka bardzo fajna, uniwersalna sukienka. Wypatruję też spódnicy takiej, ja miałabym taką Leonę w ciąży, biała, taką, że się zapinało nad brzuszkiem, obcisła za kolanko. Ja spokojnie mogłam nosić do niej różnego rodzaju crop topowe bluzeczki. I nie ma. No Vinted nie widzę takiej, którą ja, wiecie, tak by mi wpadło w oko. I wyobraźcie sobie, że jak patrzę na internecie, już myślę sobie kupię nową, trudno się mówi, w jakiejś sieciówce, to też nie widzę, więc właśnie na razie się ratuję tą sukienką, chociaż właśnie ona jest czarna, wiskoza jest dosyć ciężka, tak mi się przynajmniej wydaje, więc póki nie są takie mocno upałe, to jest ok. I to jest druga bluzka, którą mi się udało znaleźć. Druga bluzka? Tak, druga bluzka, mam jeszcze jedną. To jest akurat H&M, rozmiar 42, więc taka jest mocno oversize'owa, ale na ciąży jest w sam raz, właśnie w takie biało-różowe paski, jest lekko crop topowa, ale przez to, że jest bardzo wyestetyzowana, nie? To spoko wygląda i ja ją właśnie zakładam na przykład pod te ogrodniczki, zakładam właśnie na tą sukienkę i sobie wiążę nad brzuszkiem, do zwykłych jeansów też takich typowych ciążowych, wiecie, z tym świetnie mi się sprawdza, jest lekka, przewiewna, bardzo, bardzo ją lubię. Kolejną rzeczą, którą kupiłam używaną, już taką bardzo basicową, jest golf szary. Już Wam pokazuję. Firma, tu jest po prostu napisane, że to jest rozmiar M. 85% bawełna, 15% wiskoza. Wygląda oto w ten sposób. Mi w takich kolorach nie jest dobrze, wygląda tak smutnie. Ale z drugiej strony, czasami człowiek po prostu ma za ochotę założyć zwykły, szary golf i mieć na wszystko, wiecie, wyrąbane. I po prostu, kiedy mam taki nastrój, albo po prostu chcę sobie założyć coś cieplejszego, to zakładam właśnie to. I to też do jeansów, do leggingsów, do tego też mi świetnie pasuje, więc sobie noszę. I ja mówię, to co kupiłam w używanych rzeczach, to było po 2-3 zł, więc majątku nie wydałam, a mi się bardzo fajnie te rzeczy sprawdzają. Teraz przejdźmy do nowych rzeczy. Ja kupiłam tych rzeczy o wiele więcej, ale jak powiedziałam, część schowałam, część jest w praniu, ale dam Wam mniej więcej wizualny obraz, więc może zacznę od spodni. I tutaj akurat mamy kuloty. Granatowe, takie lekko oficjalne, a jednocześnie casualowe.
taka ni to spodnie, ni to spódnica. Moim mężowi się średnio podobają, mi zresztą też, ale z drugiej strony się bardzo fajnie sprawdzają na ciąży, właśnie ze względu na to, że co prawda zamówiłam rozmiar M-kę, czyli to, co ja normalnie noszę, i mi chodzi o tą gumkę z tyłu, że trochę wytrwa to z moim rosnącym brzuszkiem, ale ta M-ka jest sporo na mnie przyduża, plus ta gumka, to mi się wydaje, że spokojnie będę mogła nosić do końca ciąży. Właśnie przez to, że się okazało, że to jest większy rozmiar niż ja przypuszczałam. I ja to kupiłam na wyprzedaży przez internet w Kapha, tak to się mówi. Ale to jest jakaś inna metka, nawet nie będę próbowała czytać. O. I właśnie to, co wam wszystkim dziewczynom radzę, które właśnie przychodzą przez pierwszy trymestr i ten brzuszek to nie jest ciążowy brzuszek jeszcze, tylko to są bardziej wzdęcia i wiecie, rano się mieścicie w dżinsy, a pod koniec dnia macie te dżinsy na gumkę zapięte, to najlepsze rozwiązanie są właśnie materiałowe spodnie z gumką z tyłu, które po prostu w ciągu dnia z wami rosną. I ja mam bardzo podobne spodnie, też granatowe, też z gumką z tyłu, które po prostu na mnie w tym momencie jest za małe. Kupione właśnie w Kapha za jakieś 30-40 zł, tak samo jak te na wyprzedaży. I one były po prostu bardziej takie, wiecie, dopasowane, bardziej takie biurowe, że tak powiem, tylko one były lekko kroptopowe, że tą kostkę było widać. Ja po prostu nosiłam je non-stop, jak było jakieś wyjście do ludzi, do rodziny, jakaś impreza czy coś takiego, wiecie, w tym najbliższym rodzinnym gronie, z rodziną, którą i tak się widzę prawie co weekend, czyli wiecie, brat, siostra, jakieś wyjście do sklepu, do lekarza, pierdu, to po prostu to był moje numer jeden spodnie. Tylko w tych czułam się wygodnie, w tych czułam się w miarę atrakcyjnie i w tych po prostu chodziłam non-stop. I właśnie te kuloty są zamiennikiem tamtych spodni. Są na mnie jeszcze lekko za luźne, ale mówię, do końca ciąży mi spokojnie wystarczą. Zwykły t-shirt do nich i po prostu jestem zrobiona. I kolejną rzeczą, którą sobie kupiłam, też właśnie tej samej wyprzedaży, to jest taka niebieska bluzeczka. Ja mam identyczną, tylko że białą. Dwie bluzeczki kupiłam w tym stylu, głównie z myślą o wakacjach, głównie z myślą o leggingsach, o shortach, o tym, żeby było też trochę miejsca na rosnący brzuszek. I też właśnie noszę do ogrodniczków te bluzki, tylko że białą, bo niebieska z niebieskim to trochę się wygląda jak smers. Ale właśnie białą bardzo często noszę do tego, a tą bardziej do shortów, do leggingsów i tym podobnych. I kolejną rzecz, którą kupiłam podwójnie, ale czarne są w praniu, zostały mi szare, które ostatnio chodziłam, więc one są powyciągane, albo po prostu i tak wam pokażę. To są ciążowe leggingsy firmy Milk and Love i to jest polska firma i ja stwierdziłam, że kupuję sobie drogie, fajne leggingsy ciążowe. Ja przez 6 lat miałam zwykłe leggingsy czarne z H&M-u, byłam z nich super zadowolona, ale wiecie, po tylu latach one po prostu mi się zdarły i one teraz się nadają tylko i wyłącznie do spania i chodzenia po domu, a i tak to jest trochę wstyd. Więc stwierdziłam, że po prostu zainwestuję pieniądze, kupię sobie coś fajnego i ja będę mogła w nich chodzić nie tylko w ciąży, ale po ciąży i jeszcze długo. I one były drogie jak na leggingsy, jak na mój gust, jak na moje finanse, to były drogie. One kosztowały chyba około 80 zł razy dwa. Nie wiem, czy jest plus przesyłka, czy przesyłka już była gratis, ale chyba płaciłam za przesyłkę. I muszę wam powiedzieć, że tak, jakość materiałów jest super, ale krój jest naprawdę dziwny, przynajmniej dla mnie. Szare w szczególności dziwnie się układają w kroku. Na czarnych tak bardzo tego nie widać. I też one... Wziąłem rozmiar M-ka, czyli taki rozmiar, jaki ja noszę. Taki rozmiar, jaki oni proponowali na stronie, ale po prostu one zjeżdżają z tyłka, bardzo szybko się rozciągają. Jak ja miałam, kupowałam je z myślą, że będę wychodziła też w nich do ludzi, tylko wiecie, z jakąś tuniką. Tak, to mi się nie sprawdzi właśnie przez to, że one mnie zjeżdżają z tyłka i po prostu chodzenie po ulicy, cały czas podciąganie tych leggingsów jest bez sensu i mało atrakcyjne.
I mi się po prostu ich nie chciało odsyłać na takiej zasadzie, że wiecie, pakować z powrotem, płacić za przesyłkę, albo wymieniać, albo szukać jakichś innych. I po prostu pomimo tego, że dla mnie one kosztowały dużo, to stwierdziłam, że po prostu je sobie i tak zostawię, żeby po prostu jakieś leginsy mieć, bo mi po prostu w jeansach ciążowych jest niewygodnie, a po prostu chciałam się czuć wygodnie. Plus to, że mi jest w nocy zimno i ja po prostu co noc śpię w leginsach, więc po prostu noszę je po domu, po ogródku, do ludzi rzadko w nich wychodzę i po prostu je mam. I tyle. I mam jeszcze właśnie jedną czarną parę, ale chyba jest w praniu, bo nie mogę jej znaleźć. Ale no, tak to wygląda. Czy będę jeszcze sobie coś kupowała w ciąży? Nie wiem, muszę przegrzebać jeszcze pozostałe rzeczy z poprzedniej ciąży, zobaczyć co ja mam, co ja nie mam. Na pewno chcę sobie kupić tą białą albo szarą spódnicę, o której Wam mówiła. Może się zamierzę na ogrodniczki, jeśli znajdę jakieś fajne i niedrogie, używane. Ale tak, na razie to jest tyle. Mam nadzieję, że spędziliście ze mną miły czas i do zobaczenia.